Siema, witam na Medivi. Troszkę sobie poskillowałem. Mam prawie 84 melefighting. No i teraz się zastanawiam, co dalej. Musiałbym wybić kilka leveli. I nie wiem, jaką broń kupić. Chyba raczej pójdę w one handy. To jest fajne to, że jest po prostu walka wręcz. Więc mogę nosić albo axa, albo sworda. I nie wiem, czy nie pójdę w jakiegoś Fire Axa, coś takiego. Jakby ktoś miał jakąś fajną brońkę na sell, to zapraszam na Discorda. Tam może napisać jakiegoś Fire Axika czy coś. I ja wtedy to kupię. Bo jeszcze w zasadzie nie widziałem, żeby ktoś jakiegoś Fire Axa sprzedawał. A przydałby mi się powoli. A na Fire Axa jeszcze kilka leveli muszę wbić. No chyba, że ktoś ma jakiś lepszy pomysł. Na jakąś lepszą broń, no to wtedy może napisać, będę bardzo wdzięczny. W ogóle nie wiem, czy sobie tych guli nie odpuszczę i czy nie pójdę od razu na cyklopy. Musiałbym zobaczyć, jak cyklopy będą szły. Gdzie są cyklopy? Tu mamy cyklopy, ja jestem tutaj, tak? Czy muszę iść w prawo? Zobaczymy te cyklopsy. Myślę, że z takim mele skillem powinno być w miarę okej. Okay. Pytanie, czy te cyklopy nie będą mi jakoś giga dużo biły, nie? Zaraz zobaczymy. Na razie nic nie dostałem. 6. Nie no, cyklopsy na easy. Myślę, że można zmienić tego taska. Tylko ile ich muszę zabić? Kurde, 500 cyklopów. Czy mi się będzie chciało tyle ich zabijać? Nie mam pojęcia. Także to gule, te gule sobie anulujemy. I wezmę sobie te cyklopsy. Akceptuj. Zobaczymy. Jak uda się zabić, to zabiję, a jak nie, no to nie. O kurde, ale miejscowa. Zarąbista. Ile tu jest? 6 cyklopów na raz? Ja pierdzielę. Nie wiem, czy ten resb jest tak tutaj ustawiony. Czy ktoś to tak nalurował, ale masakra. Trochę sobie odejdę. No bo 6 na raz to ja nie chcę. Muszę też magic skilla podbić. Magię. Żebym mógł uchów używać. Bo trochę też popsułem. Zamiast odbierać ichy, odbierałem uchy na daily. No, a uchów nie mogę używać. One są tam, nie pamiętam nawet od którego magicka. No więc przydałoby się trochę many palić. Na tych cyklopcach. No jak będę hity dostawał, to będę palił manę po prostu na tym. Na healowaniu się, nie? No dawaj. Mamy jednego. Ja nie wiem, czy ludzie sprzedają też runy na heala. Czy opłaca się. Czy lepiej jest po prostu od NPC-a kupować. Bo jeszcze nie widziałem nikogo, żeby selał właśnie jakieś uchy. Albo coś takiego. To jest giga ciekawe. Ale chłop ma napisane, że kupi właśnie uchy albo HMM-y. Czyli prawdopodobnie ludzie sprzedają uchy. Tylko pytanie, ile kosztuje taki backpack. No i kupiłem sobie jeszcze gold poucha. Dzięki czemu mogę zbierać golda. Klikam sobie prawym i on mi się wpłaca do poucha, nie? To jest też mega fajne. W zasadzie to chyba na ciele mogę od razu prawym klikać. Musiałbym to przetestować, bo nie testowałem tego jeszcze. Prawy? Ta. No i super. Ogólnie mało broni dla Eka ludzie sprzedają. Mam takie wrażenie. Bo jak sprzedają coś, to widzę tylko co? Jakiś shield. Czy tu jest jakaś halabarda? Tylko właśnie pytanie, na jaki level ona jest. Bo żeby używać Fire Axa, no to musiałbym mieć około 40 levela chyba.
23 level. Że jakoś to tam niby leci powoli. Kurde, tylko wydaje mi się, że mała jest ta miejscowa. Nie wiem, czy nie ma jakiejś większej. Jakiś Cyklopolis albo coś. Cyklop Village. Tutaj na zimie. I możliwe, że ich tam jest więcej. Więc co? Ja się chyba tam przejdę. I zobaczę, jak to tam wygląda. Bo tutaj ta miejscówka jest kurde mała. Albo tutaj? Nie, no tam na zimę chyba będzie bliżej. Tak mi się wydaje. No bo jestem tutaj. Chyba, żebym przeszedł jeszcze w dół. Tu jest jakieś zejście. Ale to bym musiał... Bym musiał jakoś naokoło przejść. Tędy tutaj. Jo, pierdziele, co tu się dzieje? Stoję to? Gdzie stoję to nawet? Trochę wejścig. Kurde, tak średnio to wygląda. I ja mogę tu na prawo przejść. I tam będę miał tylko jednego cyklopa. Dawaj, idziemy. Pięknie, tu jednego sobie mogę bić po drodze. I tutaj sobie mogę wejść. No i tu mam jednego cyklopsa. I jest. I nie muszę się tak wastować. Mam 50 ichów tylko. Dobra, healek. Cyk. Kolejny padł. No i level upik, 24. I battle shield poleciał, jeden defa więcej zawsze. Także wezmę sobie. Nie no, przydałby się giga jakiś lepszy mieczek, nie? Dużo szybciej mógłbym zabijać cyklopsy. Tylko no właśnie nie wiem co mogę kupić. To jest ten problem. Jakby był auction house, to by było dużo łatwiej. Bym sobie popatrzył, co ludzie powystawiali. I coś tam bym sobie kupił, nie? A tak to co? Ludzie na tradzie nie spamują żadnymi mieczekami ani aksami. I cholera wie co kupować. Dobra, wbiłem 25 level. Trochę dymy się tu dzieją. I widziałem, że gościu sprzedaje Fire Sworda i Night Axa. Na Night Axa musiałbym mieć 30 level, a na Fire Sworda 40. No i pytanie, co by było lepiej kupić. Zależnie jak będzie cenowo wyglądało, to bym chyba kupił Night Axa. A wydaje mi się, że powinien być tańszy. Zobaczymy. Zapytałem się, ile za Axa, to mi jeszcze na razie nie odpisał ziomek. Także no, jest jak jest. No i level upik. 26 level. Kurde, nie wiem. Pójdę sobie do miasta. Spróbuję coś kupić, no bo przydałaby się lepsza brońka. Dużo szybciej by to szło. Tym bardziej, że taki Fire Swordzik, no to ma 35 ataku. Ten mój aktualny ma 22. Albo nawet ten Night Axe, no to on też ma kurde 33 ataku, nie? Więc też dużo więcej od tego mojego. No i jest lipa ogólnie. Napisałem na tradzie, że kupię Fire Axe albo Fire Sworda. No ale niestety nikt się nie zgłosił. Nikt nie sprzedaje takich rzeczy. Ten gościu, do którego pisałem o Night Axa, też mi nie odpisuje. Także kiepsko. Więc zrobimy tak, że ja sobie pójdę na tą zimę na cyklopsy. Dobiję 30 level. Wrzucę to jak najszybciej. I może jakiś widz mi podpowie, co powinienem kupić. Albo może ktoś będzie miał z widzów właśnie na sale jakąś brońkę, nie? Także co? Idziemy dobić ten 30 level. I to było tutaj. Oczywiście bierzemy sobie znaczniki. Czekajcie, jak to się robiło. Hi. Help. Tak, i tutaj bierzemy mark. No, i gitarka. To tak jakby ktoś był nowy i nie wiedział o tym. No to tak do guarda można podejść w każdym mieście. No i ten guard nam w każdym mieście oznaczy depo, NPC-ów i tak dalej, nie? Mega fajna rzecz.
Ty, a u Swordmastera nie kupię czegoś? Przypadkiem? Jakiegoś lepszego swordzika? O, Blacksmitha może. No bo ten mój ma 22 ataku. Co ma Blacksmith? Kup. Barbarian Axe. 28. 37. Battle Axe. O. Ale mało defa, bo to jest tuchent chyba, nie? 8 armora. 9 armora. To nie, armor akurat nie. Co tu jeszcze mamy? Iron Hammer. To malutko. Longsword 17. Rapier, sabre to shity. 19. Mace. Nie, no to tu nie ma nic ciekawego. Swordy są tylko takie. I najlepszy z nich to co jest? Longsword? Jest Scimitar. 19 damage'u. Tu mamy Orkish Axa. Barbarian Axe 28. 18 defa. 37,5 defa Battle Axe. Kurde, kupić tego Battle Axa? Będę tutaj w łeb dostawał. No, ale też będę dużo szybciej zabijał, nie? Dobra, kupuję tam 200 golda to. YOLO, to jest tuchent, no. Zobaczymy. No i zobaczmy, jak te cyklopy idą z tym Battle Axem. No tak, kurde. 140. Jakby padały na dwa hity, to by było spoko. Ale nie ma szału. Niby dużo więcej damage'u. Ale myślałem, że będą szybciej padać. Chyba, że jest potrzebny jakiś level na tego aksika, ale raczej nie. Czyli wychodzi na to, że tu hand branie tak średnio. Lepiej chyba one-handy i tarcze używać. Bo giga waste jest na two handach. A wcale jakieś nie wiadomo jak dużej różnicy też nie ma. Jakieś warwolfy. Dobra, one akurat słabe są. Jest i 27 level. No dawaj tego cyklopa. Nie no, lipa jest two handem. Jakbym miał kupować to jakieś właśnie Fire Axa. Fire Sworda, one handa najlepiej, nie? Na tych two handach to wejścig jest. I tu tanki spory. A założę z powrotem ten mieczyk i tarczę. I zobaczymy po ile będę bił. Jestem aż ciekawy jaka jest różnica. Uwaga. 65. 77. Kurde, no niby z tym two handem. Bije nawet dwa razy więcej. Ale też dwa razy więcej dostaje, nie? Tu dostałem za 4. A często się w ogóle nie przebijają te mopki. Cyklopsy, no teraz się przebił. Więc no... Two handy i modo niczego na Medivi. No i mamy 28 level. Jeszcze dwa levele. I chyba pójdę dalej troszkę jeszcze poskillować, żeby bić troszkę więcej tego melee fightingu. Przy okazji, jak ktoś ma jakieś fajne rzeczy dla Eka, typu nie wiem, bronie, zbroje, runy, jakieś ichy, uchy, no to zapraszam na Discorda, jak ktoś chce pohandlować. Ja zapewne będę potrzebował takich rzeczy. No i najlepiej przez Discorda się ze mną kontaktować, nie? Także, no i mamy 29 level, także tu sobie jeszcze jeden level dobijemy. Cyclop Warrior, ciekawe czy on jest jakiś giga silny. Nie wiem ile mogę od niego dostać hita, dlatego wolę się uleczyć. No dawaj, dawaj. No. 94. Za stówę chyba maksymalnie mogę dostać od niego. No i co? I tu jeszcze w dół mogę zejść. Ale kurde, boję się tam zejść, bo ja nie wiem co tam jest. Myślę, no pewnie cyklopy, tylko pytanie ile. Ogólnie jakby mi się udało wybić 8-4 mele, no to kurde, wtedy już bym był top... No jakiś top 80 serwera.
jeżeli chodzi o melee fighting, więc wydaje mi się, że jak na początek gierki jest chyba całkiem okej. Z takim melee fightingiem już można zaczynać powoli coś expić imo. No i mamy 30 level. Także co, ja się stąd zmywam. Póki co tyle. No i czekam na jakieś info, jakby ktoś był na tyle dobry, ogarnia Eka na Medivi i mógłby mi podpowiedzieć, jaką broń kupić. Albo ewentualnie jak ktoś ma jakąś broń na sell, to zapraszam na Discorda i może do mnie napisać. No jeżeli to będzie jakiś Fire Swordzik, Fire Axik, no to pewnie kupię, nie? Link będzie do Discorda w opisie. No i tyle. A ja idę dalej skillować, idę wybijać wyższy melee fighting.